Witam serdecznie i jako korepetytor online zapraszam Was do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonometrii, z weryfikacji oszacowanego modelu chciałam Wam omówić coś takiego jak test specyfikacji RESET. Wiadomo, że on nie zawsze jest wymagany, wszystko zależy od ćwiczeniowca, wykładowcy, więc przeprowadzacie go wtedy, kiedy jest on wymagany. Jeżeli w programie Gretl wejdziecie w dowolnym Wam modelu, który analizujecie, w zakładkę testy rozwija się lista, gdzie spod listy czy z listy wybieracie test RESET. Będzie miał po prostu taką krótką nazwę RESET. Jest to test na specyfikację. Wyskoczy oczywiście Wam całe okno z gotową analizą tego testu RESET. Wy możecie to od razu zamknąć, bo ważne jest to, że w oknie Waszego modelu dopisane zostanie kilka linijek tekstu. Jest to wystarczający element do przeprowadzenia tego testu. Pierwsza linijka mówi o tym, że jest to test na specyfikację. I w hipotezie zerowej w wierszu drugim napisana jest specyfikacja poprawna. Potem wymieniona jest statystyka testu F, która ma akurat w tym przykładowym modelu 2 stopnie swobody i 29 stopni swobody, drugich stopni swobody i jest podana wartość tej statystyki. Ona jest dość niska jak na statystykę F i wymieniona jest wartość P w tym teście. Określamy ją jako prawdopodobieństwo tego, że statystyka o takich właśnie stopniach swobody przekroczyłaby otrzymaną przez nas wcześniej wartość. I wiemy, że ta wartość P wynosi 0,909 w zaokrągleniu. Żeby sprawnie, szybko, minimalistycznie przeprowadzić ten test, należy wypisać na pewno nazwę tego testu, że jest to test specyfikacji o nazwie RESET i trzeba wymienić hipotezy testowe. Hipoteza zerowa mówi o tym, że specyfikacja modelu jest poprawna, a w zaprzeczeniu, że specyfikacja jednak jest niepoprawna. Specyfikacja to jest nie tylko jakby dobór zmiennych do modelu, czyli czy mamy odpowiednią liczbę zmiennych do modelu, a może jednak liczba, czy powiedzmy postać tego modelu powinna być inna niż przyjęta, czyli na przykład inna niż liniowa. I żeby wstępnie się dowiedzieć, czy taka ogólnie specyfikacja jest poprawna lub też nie, musimy porównać otrzymaną wartość P, która była na końcu tego testu, który tutaj nam wyskoczył, do poziomu istotności alfa, jaki został przyjęty w tym badaniu. Najczęściej jest to 5%, chyba że wykładowca ćwiczeniowiec przyjmuje inny poziom. Wy musicie się zawsze do niego dostosować, a nie do filmu, który oglądacie. Wówczas, jeżeli wartość P przekracza 5%, to możecie powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. I wówczas możecie stwierdzić, że specyfikacja jest poprawna. Gdyby jednak była sytuacja taka, że przepisana przez Was z okna tutaj podsumowania modelu wartość P byłaby niska, czyli tutaj ja zmieniłam na około 1%, wiemy, że na pewno byłaby to wartość mniejsza od 5%, niższa, a więc na pewno istniałyby podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, oczywiście przy tym poziomie istotności, na rzecz hipotezy alternatywnej, czyli byśmy powiedzieli, że jednak specyfikacja modelu nie jest poprawna i coś w tej specyfikacji trzeba by było zmienić. Czy to postać inną niż liniową, czy to po prostu którąś ze zmiennych do modelu albo wprowadzić, albo należałoby o którąś zredukować. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. K.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.